Zostaw ją! Powoli. One przyjechały dopiero przed pół do 11. Jesteś? Czy jeszcze? Łukasz? Dobra. No to Ataś ma tak? Tutaj za harwesterem będzie w jednej z toreb takich a la IKEA. Pierdolę cię, harwesterze. I ważniejsze są pędy o tam. Dobra. Nie jest to górę nogami? Tu można być jeden. Chłopaki, może przypnijcie się do maszyn, obsługa jedzie. Zafilmować się, kurwa, baranie. Zezwoliłem ci zafilmowanie z nocą. Mamy ten spróbować przestawić? Albo może tutaj postawić i film. A zupełnie się spoko. Tego jest spoko, tak? Thank you.
Urządzenie zostało postawione bez zgody zarządcy, dlatego zdejmuję to urządzenie. Może pan mi tam oddać? Poledzę na dole, dobrze? Przepraszam bardzo. Czy nic panu nie przekazywać teraz? Bez podpisywania mogę panu przekazać kopię, jeżeli pan chce. Nie, nie, dziękuję uprzejmie. Dobrze, otrzymam podpis. Dobrze. Będę miał czas, żeby się z tym przygotować. Dziękuję bardzo. Czyli gdzie widzi pan kłamstwo, mówiąc o tym, że ekolodzy stawiają taki zarzut, że też robicie to też między innymi z chęci zysku? Dlatego, że sprzedawanie drewna jest czynnością wtórną, która wynika z konieczności walki przede wszystkim z kornikiem. Czy jest z tego jakiś zysk? Jesteśmy tą rurą razem z pięci i rura jest tak przeprowadzona, żeby nie dało się jej w jakikolwiek sposób wyjąć. No przez to jest maszyna zablokowana, trzeba by rurę przeciąć, ale tam są nasze ręce, także no nie da się nas stąd zjąć. Żeby was usunąć, to co trzeba zrobić? Żeby nas usunąć, trzeba by było przeciąć rurę, no ale w środku są nasze ręce, tak? Przytwierdzone, także no nie da rady. Brawo, niestety. Maszyny stanowią jakąś tam prywatną własność, tak? Nie stoję akurat, nie wykonuję jakiejś tam czynności, tylko także będzie za parę minut jeszcze raz prośba, także proszę zajrzeć by tam. Dziękuję. Wykręca mi pan rękę, to mnie boli. Wiesz, to mnie boli. No wstanie pani, no po co to potrzebne? No wstanie pani, bo i tak będziemy musieli wykręcać. Chodźmy, wstańcie państwo, no. Jak pan chce leżeć, to proszę bardzo. Chcielibyśmy pokojowo zatrzymać wyjazd. Ale my pokojowo to też robimy i chcemy, żebyście wstali. Także... Proszę państwa, to co się teraz dzieje, to usuwanie dowodów na nielegalną wycinkę na terenach chronionych przez UNESCO. Wywożone jest stąd drewno, w którym nie ma nawet kornika. Proszę państwa, do nas należy ochrona Puszczy Białowieskiej. Apeluje o to Komisja Europejska. W piątek pokazał się list UNESCO. To, co robimy tutaj, to ochrona naszego dziedzictwa przyrodniczego. Wszystkim nam powinno zależeć, żeby las taki jak Puszcza Białowieska był bezpieczny. Teraz jest okres lęgowy ptaków. Te ciężkie maszyny wjeżdżają w las i demolują go. Proszę państwa, nie ma drugiego takiego lasu jak Puszcza Białowieska. To jest jedyny taki las w Polsce, to jest jedyny taki las w Europie. Puści pan, naprawdę. Gdzie jest to? Puści pan, nie ma... Tam jest, oni są spięci. Jak ja mnie tak pan ciągnie, to mi pan ubie rękę. Złamiecie rękę, panowie, ale złamią panowie rękę, bo złamią rękę. Proszę. Nie, nie skupię. Na razie. Jak pan nazywa, pan się przedstawić, jak pan wykonuje czynności? Słuchaj. Proszę uważać, tak jesteśmy wpięci na stałe. Jak oni się spieli? No musicie odciąć ten kabel. Ten. Inaczej się tego nie da zrobić. Nie, tego nie odetniemy, bo tam ciśnienie jest na pewno. Panowie, złamiecie rękę, tutaj. Jednej mniej. Jesteśmy tutaj, ponieważ chcemy chronić Puszczę. Puszczę Białowieską, która jest jedyna, niepowtarzalna. Nigdzie na świecie nie ma drugiej takiej. A pan to nie będzie miał prawa naruszania tykalności cielesnej. Bo pan nie jest policjantem. Tak jakby panowie policjanci nie wiedzieli.
No to było stuknięcie. Ja apeluję o spokój w tej sytuacji. Jesteśmy tutaj po to, żeby ochronić Puszczę Białowieską. Dlaczego my musimy się przykuwać do tych maszyn, żeby nie, Puszcza Białowieska nie została wpisana na listę światowego dziedzictwa zagrożonego UNESCO? Proszę panią, proszę wykonywać nasze polecenia, proszę odblokować sprzęt. Jesteśmy tutaj po to, żeby pani. Jeżeli pani się nie zastosuje, zostaną zastosowane środki przymusu jesteśmy bezpośredniego. To, wzywam panią do odblokowania sprzętu. My nie zagrażamy bezpieczeństwu nikomu tutaj. Pan policjant się nie przedstawił. Proszę, proszę uważać na konstrukcję. To jest bardzo niebezpieczne. Robi pan. Nie mam go! Nie mam! Policja, no co wy robicie? Nie napieram, spokojnie! Wy jesteście przykuci! Nam się nie da... Szymon, weź! Prawie nie... Proszę odsunąć! Nie ruszam. Panowie policjanci, ja bardzo proszę, cały czas... Przewróć się pan. Siądzie pan. To niebezpieczne. Nagrywam. Odwraca się. 4 wam trzeba dla niego. Nawet jeśli uda się państwu nas stąd usunąć, to my tu wrócimy. Ponieważ Puszcza Białowieska będzie dalej wycinana, my będziemy dalej blokować. Panowie, proszę nie opierać się o proszę państwa. Proszę uważać na konstrukcję. Proszę się odsunąć. Na pokojowym proteście. Przepraszam panią policjantkę. Może pani spojrzeć na mnie do góry? Pani policjantka, która stoi przy konstrukcji. Ja wiem, że pani mnie słyszy. Chciałabym, żeby pani przyjęła do wiadomości, że jeżeli jakakolwiek część zostanie zdemontowana, tutaj z tej konstrukcji zagraża to mojemu życiu zdrowiu. Czy może mi pani zagwarantować to, że jeżeli ktokolwiek będzie chciał coś z tym zrobić, nastąpi interwencja ze strony policji? Na górze przebywa osoba, której życie i zdrowie jest narażone, jeżeli jakikolwiek element tej konstrukcji zostanie rozmontowany. I mam nadzieję, że tutaj stoimy w bezpośredniej odległości między sobą i że pani słyszy to zgłoszenie i że przyjęła je do wiadomości. Ja powtórzę za dowodzącym tutaj akcją. Proszę kontaktować się z rzecznikiem prasowym Komendy Wojewódzkiej. Ja teraz zgłaszam prośbę o to, państwo wszyscy zostali pouczeni, także dziękuję. Słyszą takie sama woda. To jest wegańskie, reszta wegetariańskie. To wegetariańskie, to wegańskie. Wegańska żywność od lokalnej ludności. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Od lokalsów z Puszczy Białowieskiej. Dziękuję bardzo. Od lokalsów z Puszczy Białowieskiej. Już masz. Od lokalsów, proszę. Od lokalnej ludności. Dziękuję bardzo. Kawę byś mógł? Lokalna ludność z Puszczy Białowieskiej przywiozła wam truskawki. Nie mam kawy, ale za chwilę będzie. Będzie kilka. Będzie kilka. Dziękuję. Od lokalnej ludności. Bardzo ci dziękuję. Podziękuję lokalnej ludności, że nas wspiera. Cieszę się, że jest z nami. Dzięki. Lokalna ludność specjalnie dla was umyła i przywiozła truskawki. Dziękuję. Od lokalnej ludności. Rozumiem, ale dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Może dla pana truskaweczkę. I dziękuję. Od lokalnej ludności z Puszczy Białowieskiej. Świetnie. Wyzerwę sobie ze własnego ogródka. Też lokalnie. Może truskawkę. Od lokalnej ludności.
Ja chcę troszkę przelekalej. Lokalna ludność z Puszczy Białowieskiej, że właśnie przywiozła te truskawki. Ale dziękuję. Bardzo dobre. Wiedzę, że... Może pan skosztuje? Naprawdę dobra. Wyborne. Polecamy. Okay. Nie jesteśmy państwa wrogami. Wstyd za lasy państwowe. Wszedł pan w drzewostan ponad 100-letni. Przekroczył pan limit cięć. Wstyd za lasy państwowe. Niszczą państwo nasze dziedzictwo narodowe bezpodstawnie. Złamali li państwo umowy... Pan w tym dziedzictwie swojego udziału nie ma. Mam, gdyż to państwowe lasy podpisały listę światową dziedzictwa UNESCO. To wy podpisaliście jako lasy państwowe dokument, który był zgłoszony. Jestem w stanie tutaj zostać przez następne kilka dni. Mam ze sobą prowiant, mam ze sobą wodę, mam ze sobą śpiwór. Tak jak państwo pewnie zapewne widzieli, przenośną toaletę i zakrycie tutaj. Także jestem w stanie tutaj zostać następne kilka dni bez żadnych przeszkód. Cześć, witajcie. Z tej strony Łukasz Supergan. Dzisiaj rano zablokowaliśmy miejsce, w którym parkują harwestery. Maszyny służące do wycinki drewna w Puszczy Białowieskiej. I to w Puszczy Białowieskiej właśnie w tej chwili się znajdujemy. Siedzimy tu już 10 godzin i udało nam się nie tylko powstrzymać maszyny przed wyruszeniem, ale też wytrzymać tych 10 godzin mimo z początku trochę brutalnej interwencji policji. Próbowano nas wyciągnąć siłą. To się na szczęście nie udało, a dodatkowo nie udało się też zlikwidować policji i straży leśnej. Dwóch punktów oporu, które mamy, to znaczy punktów, na których siedzą wspinacze. Tam w oddali widzicie Violę, która właśnie przed chwilą skończyła długie i żmudne rozmowy z policyjnymi negocjatorami. W dole widzicie harwester, maszynę do ścinania i korowania drewna, którą dzisiaj zatrzymaliśmy. Aktywistów i policjantów, którzy w tej chwili otaczają Trójnóg z Violą. No i wóz straży pożarnej, który próbował interweniować, chwilowo dał mojej sąsiadce spokój. Zobaczymy, co stanie się później. A w tym miejscu miał znajdować się nasz obóz, rozbity tutaj namiot, nasze schronienie na noc. Interwencja policji sprawiła, że namiot leży na ziemi, ale jak widać zajęli go odpoczywający teraz aktywiści. Część odpoczywa, część cały czas blokuje harwester. Tutaj siedzę ja. No i oboje wisimy mniej więcej 8 metrów nad ziemią, na takich dosyć dziwnych może konstrukcjach, a trójnogach, długich i cienkich stalowych belkach, które połączone w jednym punkcie tworzą trójnóg właśnie. A konstrukcja dosyć stabilna, dopóki nic jej nie zaszkodzi, a jednocześnie bardzo trudna do ruszenia przez osoby z zewnątrz. Tam w dole widać fragment konstrukcji mojego trójnogu, trzypionowe maszty podtrzymują cały mój ciężar i ciężar mojego sprzętu. Trzy poprzeczki utrzymują konstrukcję w całości w miarę stabilnie. Tam w oddali widzicie Violę, która ma taki mniej więcej 2 na 1,5 metra, tak zwany portalecz. Na nim trzyma wszystkie niezbędne jej rzeczy, które pozwolą jej przetrwać najbliższe 2, 3, może nawet więcej dni. Ja niestety takich komfortów nie mam. To, czym dysponuję, to taka poliestrowa siatka. Daje minimum komfortu, ale jest całkiem przyzwoita jako schronienie. Mam też wszystko, czego potrzeba do życia. Worek z liną i ze szpejem. Podręczne drobiazgi. Wielki wór, w którym trzymam jedzenie, wodę, ubrania, śpiwór, matę. Wszystko, czego potrzebuję, żeby przetrwać nawet kilka dni w tak trudnym i ciasnym miejscu. No i jesteśmy gotowi na to, żeby tu zostać. Zostać po to, żeby bronić Puszczy Białowieskiej przed nielegalną wycinką. Wycinką, która łamie prawo nie tylko polskie, a również europejskie i międzynarodowe, prawo UNESCO. Dzisiaj udało nam się powstrzymać maszyny przed pracą i mamy nadzieję, że już wkrótce uda nam się to na stałe. Trzymajcie kciuki i do zobaczenia. Nie znają tej konstrukcji, nie znają jej działania i wiedzą panowie, że jestem w stanie zagwarantować bezpieczeństwo naszego lokalu. W tej chwili życie i zdrowie tej dziewczyny jest w waszych rękach.
Bardzo profesjonalnie. Brawo dla tych panów za profesjonalizm. Nie, Srążek, ty obowiązek. Obowiązek. O tak, ciągnąć na ziemię glebę. Proszę nie szarpać. No nie gleci na ten. Proszę nie szarpać. Co pan robi? Co pan Zrobi 70% ludzi w Polsce chce ochrony Puszczy Białowieskiej. Czy się zrobi krzywda? O, je! Brawo! To jest bardziej bezpieczne. Dobra, proszę.
buraków. Jest to, że sprzeciwiamy się dewastacji Puszczy Białowieskiej. Miejcie to panowie na uwadze. Zostaw ją! 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 Zostaw ją!